Dzień dobry, program bez komentarza. Rok szkolny 2013-2014 to już koniec, ale stał się dla nas pretekstem, aby zaprosić dyrektorów popularnego mechanika zespołu szkół numer 1, panią dyrektor Jolantę Nikodemską i pana Dariusza Kwiatkowskiego do naszego studia na rozmowę. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że po raz kolejny w tym roku możemy się spotkać, by porozmawiać i podsumować ten rok szkolny, bo to pierwszy rok waszej wspólnej pracy. Jak on upłynął? Pod jakim znakiem trudów, sukcesów? Tak jak pani redaktor wspomniała, na pewno to był rok dla nas ciężki, ponieważ no, w tym duecie przyszło nam współpracować przez ten rok od września po raz pierwszy. No i na pewno były pewne trudności. Mam nadzieję, że jednak tym trudnościom sprostaliśmy. Także no, możemy uznać ten rok za rok udany. Wiem, że są również sukcesy, o czym rozmawialiśmy przed programem. Jakie to plusy? No, jeśli chodzi o sukcesy, to na pewno mamy zdolną młodzież, która później chce kształcić się na kierunkach technicznych, bo zresztą szkoła przygotowuje pod względem, znaczy uczniów do kształcenia technicznego. I tutaj takim sukcesem możemy powiedzieć, że dwóch naszych uczniów jako jedynych w Tomaszowie otrzymało stypendium marszałka województwa łódzkiego. Jest to dwóch uczniów klasy trzeciej, Kamil Rybak i Krystian Sipiński. No jest to duma dla naszej szkoły. Poza tym na poprzednim programie rozmawialiśmy o wymianie międzynarodowej, jaka nasza szkoła utrzymuje ze szkołą z Holandii. I tutaj w tym roku, w ramach tego projektu, to jest wydaje mi się dość dużym sukcesem naszej szkoły, w ramach tej wymiany powstał projekt Telewizja ZSP numer 1, która będzie funkcjonowała od 1 września. To świetny pomysł na rozwijanie nowych zainteresowań, nie tylko stricte technicznych, dla zdolnej młodzieży uczącej się w mechaniku, prawda? Jak oczywiście, najbardziej. Oczywiście, w poprzednim programie rozmawialiśmy również o nowo tworzącej się szkole, klasie właściwie wojskowej. Jakim powodzeniem cieszy się rekrutacja do tej klasy? No, jeśli byśmy patrzyli właśnie na statystyczne tutaj powitanie, rekrutację, można powiedzieć, że 3 osoby na jedno miejsce do tej klasy biegają się, tak. Jest to dla nas duży sukces. Do tej pory nie było takiego naboru. Mam nadzieję, że będą zadowoleni, zwłaszcza ci, którzy się dostaną do tej klasy. Skąd wziął się pomysł na utworzenie tej klasy? Znaczy pomysł 3 lata temu wypuściliśmy ostatni rocznik liceum o nachyleniu wojskowym. Potem nastąpiła reorganizacja szkół, czyli klasy licealne poszły do liceum, technikum zostało w technikum i w tej chwili no, był jeden rok taki powiedzmy martwy. Potem wróciliśmy znów do pomysłu odrodzenia się tej klasy na nowo, a w tym roku są już konkretne działania, aby ten projekt nasz zrealizować i wspólnie z dyrektorem. No z tego co ja wiem, bo jesteśmy, tak jak pani redaktor mówiła, od 1 września, już w ubiegłym roku były takie propozycje, grono pedagogiczne przedkładało poprzednikowi mojemu odnośnie utworzenia tej klasy. No a zostało to ponowione w tym roku, no i ja przychylnym okiem spojrzałem na to i podjęliśmy działania, żeby taką klasa tutaj w mechaniku powstała. Jeszcze bym dopowiedziała, że głównym motorem takim napędzającym moją osobę, aby taka klasa powstała, jest to, że ja wywodzę się z rodziny wojskowej. Często biorę udział w różnych imprezach patriotyczno-rocznicowych. W takich imprezach biorą także kadeci udział, chociażby ze szkoły z Cycowa czy z Bełchatowa. Są to szkoły, które podpisały porozumienie z naszą tutaj jednostką tomaszowską i wręcz zostało mi to zarzucane, że przyjeżdżają szkoły po 300 km po to, żeby podtrzymywać tradycję 7 Dywizjonu czy tutaj innych jednostek. Natomiast żadna ze szkół tomaszowskich tego nie robi. Więc był to dla mnie jakby policzek powiedzmy, więc postawiłam sobie za cel główny, że jeżeli tylko taką aprobatę wyrazi dyrektor, będziemy na pewno taką klasę
Doprowadzimy do zera. No właśnie, mówicie Państwo, doprowadzimy, zrobimy, jesteśmy pomysłodawcami, bądź od naszych tutaj, to naszą inicjatywą było wypromowanie i rozpoczęcie rozmów w kierunku utworzenia tej klasy. I przyczepię się tych czasowników przez Państwa użytych. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radny Wiesław Boroń sobie przypisał sukces utworzenia tejże klasy. Może powiem tak, ja z panem Boroniem nie nawiązywałam żadnych kontaktów, nie znam osobiście pana Boronia. Być może nasze pomysły się pokrywały, na pewno była jakaś z jego strony inicjatywa. U mnie to drzemało cały czas i tak jak dyrektor powiedział, w tamtym roku były pierwsze kroki ku powstaniu tej klasy. No nie za bardzo nam to wyszło, w tym roku nam się udało, także jest to na pewno dla nas ogromny sukces. Jeśli chodzi o tutaj, no na pewno pan Boruń przedstawił taką swoją propozycję właśnie do dyrektorów wszystkich szkół tomaszowskich, z taką inicjatywą występował i takie pismo oczywiście było ze strony pana Boronia o to, aby utworzyć taką szkołę, taką klasę o profilu wojskowym. To było natomiast chyba, nie monitorował chyba rozmów, które do finału doprowadziły. Tak, no takie rozmowy my zaczęliśmy prowadzić już w styczniu i w styczniu podpisaliśmy porozumienie z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich imieniem generała Kazimierza Sosnowskiego, a następnie prowadziliśmy rozmowy z zarządem powiatu tomaszowskiego o przychylne ustosunkowanie się do utworzenia tej klasy wojskowej. Ja bym jeszcze tu dopowiedziała, że to też nie było tak w sposób dowolnie wybrany, która klasa, czy to będzie klasa informatyczna, czy elektryczna, czy jakiekolwiek inne, gdyż to była taka powiedzmy debata moja i dyrektora z dowódcą 7 Dywizjonu właśnie Ułanów Lubelskich nad tym, żeby zastanowić się, która ze tutaj naszych specyfikacji byłaby najlepsza. Ze względu na techniczne różnego rodzaju potrzeby wojska było wręcz przekierowanie, że powinna to być klasa informatyczna i lub mechatroniczne, te dwa kierunki, które rozpatrywane. Dlatego też my podjęliśmy taką decyzję wspólnie, że będzie to cykliczne, że jednego roku będzie klasa informatyczna, wojskowa, a drugiego klasa mechatroniczna, bo takie jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o przeprowadzonych rozmów, że takie jest zapotrzebowanie na te kierunki, jeśli chodzi o wojskowość. I mało tego, można jeszcze dopowiedzieć, że obydwa kierunki, zarówno mechatronik, jak i informatyk, cieszą się ogromną tutaj zainteresowanie ze strony. Jeśli chodzi o Wojskową Akademię Techniczną, te dwa kierunki także są bardzo oblegane, także my stwarzamy tak jakby podłoże, żeby te dzieciaki mogły kontynuować dalej na swoje naukę. Jak długo trwały rozmowy, które doprowadziły do sukcesu, do tego, że mamy stosowne umowy i klasa będzie istniała, będzie się rozwijała i czy w tych rozmowach uczestniczył również wspomniany przez nas pan Boroń? Pierwsze rozmowy to były nasze w gabinecie, tutaj z dyrektorem wspólnie. To już w listopadzie. Tak, to już było w listopadzie. Potem małymi krokami robiłam rozmowy takie wśród swoich kolegów. Natomiast w styczniu została już podpisana konkretna umowa nasza, czyli dyrekcji z dowódcą tej jednostki 4391 i wtedy już mieliśmy konkretne założenia, programy, jak powinna wyglądać ta nasza współpraca, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Potem to już były kolejne kroki, czyli mieliśmy w marcu zgodę organu prowadzącego. No i następnym naszym sukcesem to było właśnie w czerwcu podpisanie porozumienia, dokładnie listu intencyjnego z Wojskową Akademią Techniczną. No właśnie ta ostatnia nazwa, Wojskowa Akademia Techniczna i umowa, porozumienie, o którym pani mówiła, na sesji słyszeliśmy, jak pan Boroń mówił, że poczytuje sobie za osobisty sukces podpisanie i wypracowanie tego porozumienia. Czy faktycznie tak było? No jeśli chodzi o tutaj podpisanie listu intencyjnego z Wojskową Akademią Techniczną,
to podczas, z tego co mnie jest osobiście wiadomo, podczas spotkania pana starosty i pana Leona Karwata, odpowiedzialnego za oświatę w powiecie tomaszowskim, z przedstawicielami tej Wojskowej Akademii Technicznej, zasugerowali, że tutaj właśnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 będzie od nowego roku, czyli od września, od nowego roku szkolnego 2014-2015 klasa wojskowa, i zasugerowali, że warto by właśnie nawiązać z nami i współpracę. Skierowali przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej, no i dalej już prowadziliśmy rozmowy z Wojskową Akademią Techniczną i tak jak już pani dyrektor wspomniała, 3 czerwca został podpisany list intencyjny. Pan Leon Karwat, odpowiedzialny za oświatę, o którym pan mówił, do naszej kamery powiedział, że to pani, między innymi pani Nikodemska, jest tutaj główną pomysłodawczynią tego projektu. Napawa dumą utworzenie tej klasy, osobistym takim sukcesem. Jest to mój osobisty sukces, no może źle to zabrzmi, ale to jest takie moje szkolne dziecko, które no na pewno, o nie będę się troszczyła, już je udało mi się ubrać, bo były pisma do Departamentu Promocji i Wychowania w Łonie i już taką zgodę mamy, także te dzieciaki będą miały już mundury. Coś jeszcze na pewno, ale nie będziemy się chwalić, mają dodatkowe jeszcze akcesoria. Jeszcze mamy bardzo dużo pomysłów, ale to są pomysły. W związku z tym nie chciałabym mówić o czymś, czego nie zrobiliśmy, tylko o tym, co już mamy za sobą i jest. Ale na pewno plany są naprawdę dla tej, ambitne, dla te, plany. Ambitne plany dla tej szkoły, że rozwijać. Raz się spotkamy tutaj. Będzie to. Ta klasa będzie klubą właśnie, zespołu szkół i również wizytówką. Oczywiście to są nasze, także tutaj mówię, ale to jest też, mówię, bo będą, tak jak już pani dyrektor wspomniała, mamy podpisane już decyzje o to, żeby te mundury zostaną przekazane. I jeden dzień szkolenia tak zwanego wojskowego w czwartki będą odbywać w pełnym umundurowaniu. Zgodnie z naborem to byłoby 35 osób. No trudno mówić, czy to będzie klasa męska. Na pewno dziewczyny też tam się znajdą, bo jest też dużo zainteresowania z ich strony. Przeszły pierwszy taki element rekrutacji, czyli egzamin, taki test sprawnościowy. Zostały pomierzone, jeżeli chodzi o mundur. Przeszły także rozmowę taką psychologiczną ze swoim też wychowaniem. Czym charakteryzowały się testy sprawnościowe, które kwalifikowały przyszłych adeptów szkoły wojskowej? Jeśli chodzi, no tutaj to no, sprawnie jak żołnierze, prawda? No, tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że no, jeśli chodzi o klasę wojskową, no to w głównej mierze też musieliśmy zwrócić uwagę na sprawność fizyczną. Tutaj mieli bieg po kopercie, podciąganie na drążku, brzuszki i wytrzymałość. Rozumiem, że dyscyplina kondycję. Wojskowa również będzie panowała w no, klasie. No tak, no to co mówiliśmy na pierwszym tym spotkaniu, że będzie to wychowawcą tej klasy będzie wojskowy. Tak, żeby no, wprowadzić tę dyscyplinę już z pełnymi, tak, pedagogicznymi, ale żeby wprowadzić tę dyscyplinę wojskową, będzie to osoba wojskowa. Gdzie będzie również widać na terenie. Gdzie będzie widać, tak, uczniów i w Tomaszowie, i poza, i będziemy reprezentować placówkę i Tomaszów. Życzę państwu. No poza tym, no tutaj no jeszcze jedno jest, że no już chcemy ruszyć z takim na początek 1 września z kącikiem wojskowym. Na razie to ma być kącik. Kącik wojskowy, ale kącik brzmi interesująco, kącik na czym to będzie polegało. Tak. Już dyrektor uprzedził, może powstanie w Tomaszowie. Izba. Tak, 7. A być może będzie to jeszcze inny patronat. Na pewno to są nasze kolejne plany. Mam nadzieję, że od września o tych planach już zrealizowanych bądź w toku będziemy rozmawiać i spotkamy się jeszcze nie raz. Życzę państwu jako pomysłodawcom i dyrektorom wielu sukcesów. Nie tylko jeśli chodzi o prowadzenie klasy wojskowej, ale również całej placówki i udanych wakacji. Gośćmi naszego programu byli dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1, pan Dariusz Kwiatkowski i pani dyrektor Jolanta Nikodemska.
Skromność dyrektorów nie pozwoliłaby powiedzieć, że za sukces utworzenia klasy wojskowej w tejże placówce odpowiedzialni są właśnie oni, bo to oni i wielomiesięczne rozmowy z wieloma osobami doprowadziły do utworzenia tejże klasy. Nie jest prawdą, że za utworzenie klasy wojskowej odpowiada li tylko radny pan Wiesław Boroń, który na ostatniej sesji Rady Powiatu stwierdził, że jest to wynik jego autorskiej inicjatywy. Apelujemy więc do wszystkich radnych, aby byli bardziej rozważni w kreowaniu własnego wizerunku, zwłaszcza teraz, w czasie przedwyborczym. Wiem, że główną pomysłodawczynią jest wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, pani Jolanta Nikodemska. I z tego miejsca chciałbym pani dyrektor podziękować i jednocześnie pogratulować. Ponadto mieliśmy interpelację na posiedzeniach Rady Powiatu, gdzie jeden z radnych Rady Powiatu, pan Wiesław Boroń, popierał inicjatywę utworzenia klasy wojskowej.